Ja nie wierzę w tak zwany czysty PR. PR zawsze łączył ze sobą właśnie różne doświadczenia, różne kompetencje. To jest raczej kwestia tego, jakie cele chcemy osiągnąć i jak do nich dochodzimy. Tu etyka ma ogromne też znaczenie. I właśnie rozwój branży public relations i w ogóle tego sektora w dużym stopniu zależy od tego, czy branża będzie się dostosowywała do tego, w jaki sposób rozwija się komunikacja jako taka, coraz bardziej związana z technologią. Także my musimy odpowiadać na te technologiczne wyzwania, ale nie powinniśmy jak gdyby ścigać się w pewnych rzeczach, gdzie inne sektory, takie jak branża interaktywna, po prostu jest to dla nich bardziej naturalne. Ale już na przykład zarządzanie problemami jest typową PR-ową rzeczą. Tak? I tu widzę dużą przyszłość dla PR-u jako takiego.